Kochani łodzianie, dziękuję za odpowiedzialną postawę w trakcie świąt. To były trudne dni z dala od rodziny i najbliższych, ale zostając w domu, nie robiąc nic, zrobiliśmy wszyscy razem bardzo duży krok w kierunku zatrzymania epidemii. Cieszę się, że mogę przekazać umiarkowane dobre wiadomości z dzisiaj. Nie ma w Łodzi nowych przypadków potwierdzonych zachorowań. Po świętach wróciłam normalnie do pracy. W tym tygodniu pracować będę przede wszystkim nad koniecznymi zmianami w budżecie miasta. Z jednej strony chcę, żeby miejskie inwestycje były kołem zamachowym gospodarki w sytuacji kryzysu. Z drugiej musimy oszczędzać, gdyż dochody miasta będą w tym roku na pewno mniejsze niż zakładaliśmy. Dziękuję wszystkim Państwu za przejawy solidarności, dobrej woli i gesty, piękne gesty wsparcia dla medyków, wolontariuszy, wszystkich ludzi z pierwszej linii frontu walki z wirusem. Chciałabym osobiście podziękować także wszystkim tym zwyczajnym łodzianom, którzy robią w tych dniach, tygodniach wyjątkowe rzeczy. Wszystkim pracownikom handlu i transportu, osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie miasta, odbiór śmieci, dostarczanie wody, prądu czy gazu. Wszystkim odpowiedzialnym za sprawy dnia codziennego, na które do tej pory nie zwracaliśmy uwagi, a które teraz w sytuacji zwiększonego ryzyka pozwalają nam wszystkim w miarę normalnie funkcjonować.